Dzisiaj będę spał na tej trawce. Ale spokojnie nie będę na niej spał, nie wiem, gdzieś na dworze. Na wodzie w ogóle nie będę na niej spał, nie wiem, gdzieś nad jeziorkiem, nie wiem, co wy sobie myślicie. Aczkolwiek to byłaby ciekawa przygoda, ale będę spał po prostu na niej w domu, żeby przetestować, czy da się na niej spać, bo nie wiem, może kiedyś mi to posłuży za łóżko. Aczkolwiek tutaj mam łóżko, ale dzisiaj będę spał sobie na tej tratwie. Cóż, jestem ciekaw, czy będzie wygodnie. Zaraz sobie to wszystko pościelę. I cóż, subskrybujcie kanał po więcej takiego kontentu. Jest to tratwa z butelek, da się na niej pływać normalnie. Jeżeli nie widzieliście z niej odcinka, to tutaj macie w karcie na górze. I cóż, trzeba sobie przyszykować łoże do spania. Ja bym je wziął, bo w sensie... Opowiem wam. Dobra, tak w skrócie, żeby was nie zanudzać, to po prostu lecę sobie do Hiszpanii i ja bym ją wziął, żeby tam sobie popływać, bo tam jest cieplej, ale do samolotu tego nie wezmę. No i tyle, lecimy sobie przygotowywać spanko. Ogólnie to ta tratwa jest trochę krótka. Tu mi nogi wystają. Także będę musiał sobie coś pod nogi podłożyć po prostu. Także znalazłem sobie kołdrę, podłożyłem sobie ją na nogi, pościeliłem sobie łoże. I dałem oczywiście poduszkę i kołderkę. Patrzcie na to, to wygląda normalnie jak łóżko. Z prawie normalnej wielkości jak łóżko. Możemy się położyć. Jest naprawdę wygodnie. Jest ESO, jest chillera w ogóle. Jest naprawdę spoko. Także cóż, idę umyć zęby, ogarnąć się. I będę szedł spać. Na moim łóżu. To wygląda normalnie jak materac. Z tym kocem. Pozdrawiam. To wygląda milutko i niepozornie. Uwierzcie mi, ciężko będzie na tym zasnąć wam. Siadę. Już jestem tutaj. Już się przygotowałem. Jestem gotowy. Powiem wam, że wiadomo, łóżko jest wygodniejsze. Ale myślę, że to będzie w miarę przyjemne spanko. No i cóż. Idę sobie spać. Trzeba już te butelki. Ale to tak troszkę. No i trochę to hałasuje jednak. Poleżę sobie chwilę. Ale leży się na tym przyjemnie. I tutaj coś ogólnie gadałem, że pomyślcie, jakie to by było combo, gdybym dał tą tratwę jeszcze na łóżko i bym spał tak wysoko. Ale żeby było niebezpiecznie, że mógłbym się wywalić i takie dam. I że macie wbijać na Instagrama Raykel33. Także widzimy się jutro, powiem wam, jakie są moje wrażenia ze spania na tratwie i czy dałbym radę jeszcze jedną taką nockę zrobić. Także cóż, dobranoc. Nie udało się niestety. Przeszedłem później na łóżko. Podsumowując, nie udało mi się tego wykonać, gdyż po prostu te butelki mi się trochę wbijały, hałasowało to i po prostu później mi się zrobiło niewygodnie i nie umiałem na tym zasnąć, więc gdzieś po godzinie albo i nawet więcej leżenia na tym przeniosłem się już na łóżko, gdyż chciałem po prostu już iść spać, bo było już po północy. No i cóż, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, szkoda, że się nie udało i pozdrawiam, siema, widzowie.